krzyż postawiony w 1915 roku w Podzięce carowi któremuś tam za to, że nie zabrał rolników, żywicieli do wojska. A w tym roku świętujemy 600-lecie założenia wsi, którą nadał król Jagiełło 10 wojam ruskich, którzy pomogli mu zwyciężyć krzyżaków. I w lipcu mija 600-lecie tej bitwy. No i zorganizowaliśmy taki piknik i poświęciliśmy ten kamień. Dekretu z pieczątko królewsko nie mamy, ale mamy przekazy od pradziadów. Ci nasi przodkowie nigdy nie pańszczyzny nie odrabiali. Że już trzecia wieś robi obchody właśnie dnia swojej miejscowości. Jest to piękna rzecz i powinna być kontynuowana. Na pewno gmina bardziej się włączy w te obchody finansowo. Jest fundusz sołecki, który też będzie można już w tym roku rozpisać w taki sposób, żeby część środków przeznaczyć na te obchody. No i tylko zastanawiam się, duchowni, co będą poświęcali następnym razem, ale myślę, że coś pan Romaniuk wymyśli, żeby było i była okazja również zapraszać wszystkich, którzy jesteśmy i jeszcze poszerzać to zaproszenie. Niektórzy goście nie przybyli. Wszyscy się. Cały nie tak cały. Życzę.